Witam serdecznie, z tej strony Patryk Osik, a w dzisiejszym odcinku będziemy oczywiście kontynuowali serię Pucharu Świata w DSJ-cie 4.1.11.1. Dużo osób pewnie czekało na tą serię i też postanowiłem ją kontynuować. Jeszcze przed obejrzeniem tego odcinka zapraszam Was do wbicia na mój serwer Discord. Jest tam kod do kariery, aczkolwiek zróbmy takiego deala, że będziecie tam pisać, bo jeżeli nie będziecie pisać, to tego kodu nie dostaniecie, coś za coś, nie? Więc proszę, udzielajcie się na czacie, bo jak nie, to będę zmuszony dać bana. Więc rozpoczynamy. Puchar drużynowy, jeżeli chodzi o drużyny, to mamy tylko takie i mamy... Znaczy to nie jest konkurs drużynowy, tylko... Znaczy nie jest to konkurs drużynowy, ale nie ani mężczyzn, ani kobiet, tylko to jest mix. Więc bez serii próbnej, bo w sumie po co? Żelników CPU... Nie wiem, czy nie dam 0. Chociaż nie umiem skakać na TTZ Neustadt. TTZ Neustadt, mamy ten mix. Nie będziemy robili tego. Także zaczynamy konkurs w TTZ Neustadt. Rozpoczną go Niemcy. Pierwsza będzie skakać Selina Freitag, bo siłą rzeczy kobiet na wie skaczą. Teraz Kinga Rajda. Polki nie są tak dobre w skokach, jak na przykład, nie wiem, Austriaczki czy Słoweńki, ale pierwszy skok tutaj Kinga Rajda, 135 metrów, także skok dobry. Polska prowadzi. I na razie mam czwarte miejsce. Nie jest słaby wynik, aczkolwiek ja mam nadzieję, że Polska zajmie miejsce na najwyższym stopniu podium, a jak nie, to na jakimkolwiek. Teraz Piotr Żyła, dobre wyjście z progu. Aj, tam go zachwiało. Będzie oczywiście pierwsze miejsce, ale najlepsze jest to, że skoczył krócej niż Kinga Rajda. Bardzo to jest ciekawe, ale też zachwiany lot to też noty. Polska utrzymuje swoją pozycję. Teraz Nicole Konderla. Ależ też dobre wyjście z progu. Lepiej niż Piotr Żyła! I to jest skok za... To nie 140 metra, ale 139,4 metra. Czyli Polska powinna zająć miejsce na podium. Do Norwegii tracimy trochę dużo punktów, bo aż 17,6. Ale myślę, że jest to do odrobienia. Biorąc pod uwagę też to, że skacze Dawid Kubacki i mamy wiatr pod narty. Dobre wyjście z progu Dawida, ale tam się lekko zachwiał. Dawid Kubacki! Na razie najlepszy skok Nico Konderla, więc Kubacki trochę nie zaszalał. Ale Polska prowadzi w pierwszej serii mixtu drużynowego. Jeżeli chodzi o drużyny, które się nie zakwalifikowały, to które się zakwalifikowały. Polska, Norwegia, Japonia, Austria, Słowenia, Stany Zjednoczone, Niemcy, Rumunia, to ci, którzy się zakwalifikowali, a nie zakwalifikowało się tylko Włochy i Finlandia. Tutaj Finlandia, kobiety zdecydowanie słabo, i Antialto również słaby skok, jedynie co dobrze skoczył Niko Kytosacho, jeszcze upadek Jenny Rautionaho. Więc idziemy z drugą serią, rozpoczynają Niemka rozpoczyna, ale teraz Polska musi skoczyć 0 metrów. Oj, złe wyjście z progu teraz Kingi Rajdy, ale zobaczymy. Jest to słaby skok. Słaby skok. Nie poniosłem tak warunki. Warunki słabsze w stosunku do pierwszej serii. Ale wyjście z progu było fatalne. Polska spada na trzecie miejsce. Może Piotr Żyła tutaj uratuje ten wynik. Oj. Teraz to było spóźnione wyjście z progu. I jeszcze upadek Piotra Żyły. Czyli jeżeli chodzi o podium, nie mamy już co marzyć, bo mamy czwarte miejsce, ale zobaczymy. Teraz jeszcze Nicole Konderla, to ona zaliczyła tutaj najdalszy skok w pierwszej serii, jeżeli chodzi o Polaków. Teraz Nicole Konderla. Lot niezbyt stabilny, ale skok poprawny. Ale Polska dalej na czwartym, bo ten słaby skok Kingi Rajdy i można powiedzieć upadek Piotra Żyły też na tym zaważył. Teraz Dawid Kubacki. Może będzie podium w mikście. Dawid Kubacki, oj, to był krótki skok, nie wiem,
Polska niestety spada z podium. No te dwa skoki, no Kingi Rajdy, Piotra Żyły. No Piotr Żyła doskoczył, ale upadek i nisko się plasował. Najdalszą osobą, która skoczyła, była Silje Opseth, czyli Norweszka. Na pierwszym miejscu indywidualnie. No niestety podium dzisiaj nie ma, ale klasyfikacja generalna też będzie tak wyglądać. Chwila, no mamy tutaj wynik tak. Pierwsza Austria, druga Norwegia, Japonia, trzecie Polska, czwarte Polska, piąte Słowenia, szóste Niemcy, siódme Stany Zjednoczone i ósme Rumunia. Tutaj mamy Polska na miejscu czwartym w klasyfikacji generalnej. I jeżeli chodzi o ten odcinek, to w klasyfikacji generalną to macie, nie muszę nic spisywać, więc dziękuję Wam za oglądanie i trzymajcie się, cześć!